Ja dziś jestem zbyt za bardzo zaobserwowany. Ale poczekaj, też jedno zdanie. Zaobserwowany jestem. Tak, to ważne. Ale ja jestem zaobserwowany zbyt poważnymi sprawami, żeby chodzić w pierdoły. No okej. Mi się nie chce romansować, mi się nie chce levelować, no. Mi się nie chce latać po kontach, no, i robić dziwne rzeczy. No to tutaj, rozumiesz? Ja przyjeżdżam, dlaczego tu przyjechałem? Tylko i wyłącznie ze względu na Iwonę. To okej, ja rozumiem to. Znaczy, powiem ci jedną rzecz, bo rozumiem jakieś twoje rozgoryczenie, jakieś, no, i podejście, tylko bądź tym wszystkim cholernie rozsądny. Nic się nie dzieje, jak zrobisz jakieś głupoty, żeby ja żebyś nie dostał, że tak powiem, piłkę zwrotną, tak? Bo ja i moi przyjaciele nie jesteśmy ludźmi, którzy są grzesznymi chłopcami, tak? Ja ci powiedziałem wprost, ja postawiłem kropkę, ja w nie wchodzę i nic nie robię. I mogę tak powiedzieć, ale... Powiedziałem ci tak, cenię twoją żonę, bo ma cholerny dryg polityczny, ma cholerne czucie, ma talent, ale poczekaj, ma talent, i jeżeli ona wchodzi w te relacje stricte polityczne, no dla mnie to jest na serce. Mam kolejnego partnera do pracy, do współpracy, do robienia rzeczy, które są, nie wiem, my uważamy, że te rzeczy są dobre dla Polski, tak? Nie wchodzę w żadne relacje typu love me tender, love me sweet, kochanie i tak dalej. W tym momencie właśnie mam do ciebie taki, można powiedzieć, żart. Daj mi święty spokój. Za chwilę pojadę. Jej do domu. No, halo? Ja za 3 minuty stanę i cię najedę. No, gdzie jesteś? Ale mówię ci to szczerze, za 3 sekundy wstanę i cię najebię. Jedź do domu. No, dobrze. Bo ja się napierdolę i mówię ci to szczerze. Za 3 sekundy wstanę i cię najebię. Chcesz to wejść? To dawaj. No, dobra. Ale za 3 sekundy wstanę i cię najebię. Jedź do domu. Bo nic się nie dzieje. No dobrze. Jedź kurwa do domu. Charakternie uważaj, lepiej na tym siedzieć. Dobra. Bonka, ja nie wiem, czy to jest tego. Bo nie mogło wytrzymać podnoszona górę. No to co ci to? No interesuje, no czuję mi w twarz, no jeszcze jest mój żon. No i wolno, no jeżeli tego... Wiesz co, ale mnie to nie interesuje. Ja wiem, ja nie gram na tym. Jedzisz tu do domu. Idź, bo on jest pijany. Wiesz, nie chcę tu awanturować. Jedzisz tu do domu. Zostaw Iwonę, bo chcemy się z nią. Tomek, idź już, dobra. No ale chcę pożegnać się, gospodarza, wiesz? Piątka. Nie, chcę ci to żegnać po... No i nie mam, nie jesteśmy kolegami. Ja jadę. No i tak, gdy mnie to możecie dobrego spotkać, życzę, jak się spotkamy, po prostu ona mnie wyjdzie z tam. Albo ja odczerzę, tak? No to ode mnie raczej nie. A ja cię powiem jedną rzecz, ja tam wchodzę, spierdalaj mnie z tym nie wiem. Bo jak będziesz do mnie kurwa przybijał, to powiedziałem ci, my nie jesteśmy dłuższymi chłopcami, jak grzesz długo, to nie jestem. Odpierdol się ode mnie, bo ci krzesło przyjemnie za rok, także wpadłeś. Ja po prostu nie ufam. Spierdalaj. Spierdalaj. Chodź.